Witam Was, moi kochani, tym bardziej tym razem z auta. No i udało się wygospodarować kilka dni wolnego i jedziemy do Polski. Natalka tutaj robi za kierowcę, za szofera. I jedziemy w tej chwili na Pragę, później z Pragi na Jakuszyce i dalej w Polsce już do domku. Przed nami jeszcze, Natalka, ile jeszcze mamy kilometrów? 3,5 godziny przed nami jeszcze. Jeszcze przed nami 3,5 godziny drogi jazdy. Nie robiliśmy jeszcze przerwy. Może zrobimy sobie jakąś przerwę. Tak. No niestety ruch jest dosyć spory na drodze, no i nie można tutaj popędzić. No ale niedługo wjedziemy na autostradę i mam nadzieję, że będzie troszkę jechało się lepiej, bo w tej chwili po prostu masakra. Tyle aut, objazdy, korki, tir za tirem. Natalka w porywach rozpędziłaś się do... Do 140 porywa. Ojej. Nie jest źle. Nie jest źle. No dobra, słyszymy się za chwilę. Bardzo serdecznie. Dzisiaj mam specjalnego gościa. A dlaczego akurat dzisiaj ten specjalny gość? Tak się zdarzyło, że z Natalką udało mi się przyjechać do Polski i akurat będąc tutaj, stuknęło mi 1000 subskrypcji. Mi, powinnam właściwie powiedzieć nam wszystkim. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję Wam za te 1000 subskrypcji. Wiem, że gdyby nie Wy, nigdy bym tego nie osiągnęła. Jest to taki bardzo, bardzo malutki sukcesik, ale bardzo mnie cieszy. Wszystkich Was bardzo mocno całuję, mocno ściskam i dziękuję. I chciałam Wam przedstawić mojego specjalnego gościa. Możesz przedstawić się? Oczywiście. Dzień dobry, mam na imię Kasia, jestem siostrą Gosi i bardzo się cieszę, że w końcu dzisiaj po dłuższej przerwie możemy się spotkać, ponieważ ostatnio miałam przyjechać do niej, no ale niestety z pewnych względów nie udało się to, no ale Gosi się udało przyjechać tu, z czego się bardzo cieszę. Tak, Kasia jest moją młodszą siostrą, ile młodszą, nieważne, na co dzień mieszka w Polsce, także tak jak powiedziała, no nie widzimy się za często. A szkoda. W tym roku raptem widziałyśmy się 3 razy. O, i 2 chyba nawet. Albo nawet 2 razy. No więc niestety, no jest to bardzo mało. Moja siostra już jest mamą, ja też jestem mamą, więc teraz tak fajnie nam się rozmawia i wspólnie czas spędza, no ale nie zawsze tak było. Pamiętasz, moja siostra? Pamiętam. Między nami jest dosyć spora różnica wieku i jak ja byłam taką 17-18-latką. To już powiedziałaś, ile mam lat. Ile? Nie powiedziałam, powiedziałam. Może być 4-5, to też jest w tym wieku spora. No może tak być. No a kiedy jesteś jeszcze młoda, to już nie masz czego wstydzić. No, oczywiście. I jak tak, ja miałam tak 17-18 lat i biegałam na randki, albo chłopcy mnie przychodzili odwiedzać. No to moja siostra bardzo była ciekawa, jak to wyglądają takie spotkania między dziewczyną a chłopakiem. A niestety na dyskoteki jeszcze nie mogłam z tobą pójść. Dokładnie. I co robiłaś, jak do mnie ktoś przychodził? Pamiętasz? No na pewno wchodziłam do pokoju, no bo przecież musiałam posłuchać i zobaczyć, co się dzieje, kto przyszedł. Bo to wiadomo, już byłam ciekawa. Ale mama pewnie na przyszłości wysyłała. Tak, zazdrościłam, jak się Gosia szykowała na dyskotekę, no bo oczywiście też bym chciała iść, no ale niestety no wiek mi jeszcze na to nie pozwalał. No tak, ale... I czasem dochodziło do śmiesznych sytuacji zabawnych, prawda? Na przykład? Oj, było ich trochę. Na przykład pamiętam, jak jakieś były takie dziwne szmery pod drzwiami. Nagle otwierałam drzwi. A tutaj Kasia klęczy pod drzwiami i takie ucho i podsłuchuje, co my tam na przykład robimy. Tak, bo ja musiałam zawsze wszystko wiedzieć i widzieć. Ale przyznaj się, mama czasami na przyszpiegi też cię chyba wysyłała, co? No nie, raczej nie, raczej nie, raczej mamy, mama nie uczestniczyła w tym. Nie uczestniczyła w tym.
No, także ja byłam taką nastolatką już, takim podlotkiem, który biegał sobie na randki. Malował się, Kasia jeszcze była nowa. A często kosmetyki też ci podbieram. Pamiętam jeszcze kiedyś, była taka duża paleta cieni do powiek. Pamiętam, kupiłam je tej palety. W Baltonie za bony albo w Peweksie za dolary. Tak, była taka duża paleta. Jak mi się ona podobała i zawsze marzyłam, mówię, kiedy ja w końcu dorosnę, żeby mogła te oczy pomalować. Ona była po prostu przepiękna, to była taka nowość kiedyś. Nowość, taka nie, wielka palapa tam była, nie każdy 20 kolorów chyba było, pamiętam. Było dużo, tak, tak, to, to prawda. I nigdy mi nie podkradłaś? Jak mnie nie było w domu? Parę razy podkradłam, oczywiście. No właśnie. Teraz się dowiedziałaś. No i później, jak już skończyło się to moje randkowanie, wyszłam za mąż, wyprowadziłam się z domu. No i moja siostra bardzo, ale to bardzo często przyjeżdżała do nas. Pamiętasz? Bardzo często. Nawet bywało tak, że byłam codziennie. Spałaś. Ale dobrze, że chociaż blisko siebie mieszkałyśmy. Jeździła z nami na wczasy, przecież pierwszy urlop to był nasz wspólny. Pierwsza dyskoteka. Międzyzdroje. Pierwsza dyskoteka to była przecież z nami. Tak. Pierwszy zapalony papieros, pamiętasz? Wszystko prawie z wami pierwszy raz. Jechaliśmy na wczasy autem i zrobiliśmy przerwę na takim parkingu przy lesie przed Szczecinem. Ja sobie zapaliłam papierosa i tak patrzę, Kasia się czai i czai. Ile ty wtedy miałaś? Ja nie pamiętam. Miałaś wtedy z 16 lat, czai się, czai. Ja mówię, tak się czaisz. Nie pamiętam. Jak palisz papierosy, to pal. Bo jak masz ze mną jechać i masz gdzieś się po kątach chować, nie daj Boże jakiś kemping jeszcze spalić, no to lepiej pal tutaj już oficjalnie. No i Kasia zapaliła wtedy, pamiętam, przy mnie pierwszego papierosa. Na pierwszą dyskotekę. Co to wtedy był za przebój? It's my life? Doktor Alban. Pamiętasz? W Międzyzdrojach. Nie. To teraz powiedz, moja siostro, jak to jest, jak się ma siostra tak daleko i nie można codziennie do niej zadzwonić, przyjechać na jakieś ploty i tak dalej. Jak to jest? No nie jest to, szczerze mówiąc, za fajne. Kiedyś, jak jeszcze tutaj mieszkałaś, no to rzeczywiście można było przyjść, odwiedzić cię, porozmawiać, wyżalić się. No a teraz niestety został tylko telefon, no to już nie jest to samo. Pewnie, że nie. Ale Gosi córka mieszka dość blisko mnie. Natalka, no którą tak, już poznacie dobrze. No i czasem no, zamiast rozmów z siostrą po prostu rozmawiam z Natalką. Bo jest już na tyle dorosła, że również możemy sobie porozmawiać o wielu sprawach. No i nawet czasami jest tak, że moja siostra mojej Natalce zastępuje mamę. Bo często jest tak, że jak jeszcze chodziła Natalka do szkoły, studiowała, miała jakieś tam problemy, a mnie nie było akurat na podorędziu, to ona przychodziła do mojego szwagra, Piotra, do Kasi. Tak, który udzielał jej rad. Tak. O, Piotrek to jest zawsze, takich rad udzielał. I tam się wyżalała, tam przychodziła, tam prosiła o radę, bo jednak co na żywo, to na żywo i wypłakiwała się im w ramię, bo mamy akurat nie było. No, tak czy siak, Kasia, ty jesteś matką chrzestną Natalki. Tak. Także muszę powiedzieć, że Kasia stanęła na wysokości zadania i naprawdę zastępowała Natalce zastępowała mamę i muszę ci bardzo podziękować. Bo taki był moment, że nie było ani mamy, ani taty i praktycznie... Ale była ciocia. Tak, i praktycznie moja siostra zastępowała jej mamę i Natalka wiedziała, że o każdej porze dnia i nocy może przyjść. Tak, zawsze mogła przyjść. Zawsze będzie miała pomoc, tak. Będzie miała wsparcie. Także jeszcze raz, siostro, bardzo, bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo. I tak jak mówię, no mieć siostrę za granicą, no z jednej strony to fajnie. No dlatego, jest do kogo pojechać. Tak, jest do kogo pojechać. A już wszyscy wiecie Państwo, że Wiedeń jest piękny, cudowny i nie wiem jeszcze jak go określić. Ale cały już znasz Wiedeń? No, jeszcze cały jeszcze nie. No, bardzo dużo widziałam, bardzo dużo zwiedziłam, no ale jeszcze troszeczkę pewnie zostało. No teraz akurat w tym roku no, nie miałam możliwości przyjechać. Ale to wszystko przez ten koronawirus. Ale przecież. Mam nadzieję, że niedługo już się spotkamy u Ciebie we Wiedniu. I znowu może nakręcimy jakiś filmik. Może. Pójdziemy w jakieś miejsce, w którym jeszcze na przykład nie byłaś. Miejmy nadzieję, że tak.
Moi kochani, tak jak widzicie, dzisiaj odwiedziła mnie moja cała najbliższa rodzina, czyli mój syn, mój szwagier, moja siostra, Ola, moja chrześnica, moja córeczka Natalka, którą znacie, Błażej, no i jestem ja. Jest oczywiście jeszcze Misia, moja synowa, i pies Karmel. Możemy zobaczyć naszego pieska Karmelka? Zobaczcie. To jest piesek Karmelek, jest bardzo grzeczny. No niestety Misia musi nagrywać, to ktoś to musi robić do operatora kamery dzisiaj. Moi kochani, strasznie się cieszę, że wszyscy mnie odwiedzili i świętujemy dzisiaj 1000 subskrypcji razem z wami. O, dziękujemy! Lasciatami cantare. Margherita, was magst du? Was tust du?